ale super, dziewczyna jedzie na rolkach i już następny samolot startuje. I tam pokręci się, pokręci. No to bym nie chciał mieszkać, powiem wam, bo cały czas jak nie startują, to lądują. Aczkolwiek widok przepiękny. A tutaj taka zatoczka z kamperami. Niemieckie autka. Właściciele prawdopodobnie, zobaczcie jaka fajna kolor wody. Tutaj się łapią słońce, łapią wiatr. Proszę bardzo, autka takie, ten jest fajny, dwuosiówka, proszę bardzo, a ten galant jest, nie wspomnę już o tym, to jest praktycznie samochód, taki autobus, tym bardziej, że widać, że to już nie jest taki, że tak powiem, na bazie, tak jak tutaj takiego dostawczaka, tylko na bazie prawie, że ciężarówki, MAN. No super, naprawdę super. No bo ten to taki najzwyklejszy. No przeszliśmy już daleko naprawdę, bo tam jest port. Także kawał drogi, myślę, że jakieś 3 km, 4 to na pewno. I przeszliśmy na drugą stronę. W ogóle tutaj dużo mniej ludzi. Tu są te wieżowce, które widzieliśmy na samym końcu. Ale jeszcze pójdziemy tam kawałek dalej, zawiniemy, wrócimy, a jutro zobaczymy, albo tutaj też się przejdziemy przejść, ewentualnie pójdziemy sobie do miasta, może dzisiaj jeszcze wieczorem się przyjdzie gdzieś tam nad kanał, bo tam jest port, także zobaczymy jak to będzie. I co, w poniedziałek trzeba będzie iść do roboty, wrócić za kierownicę, ale jeszcze sobotę, niedzielę wykorzystamy sobie tutaj na odpoczynek, na relaks. Tak mówimy z Waldkiem, że w tych wieżowcach, które tutaj widzicie po lewej stronie, ludzie mają fantastyczny widok. Tutaj można się zrelaksować, gdyby nie te samoloty, które latają i wyrzucają skoczków. Ludzi troszeczkę sobie siedzi na leżaczkach, poubierani i się relaksują. Można? Można. Moi drodzy, teraz wejdziemy sobie tutaj, tylko żeby nie wpaść. Co prawda moje tłuste ciało by się tu nie zmieściło całe, ale mógłbym się zakleszczyć i Waldek by mnie stąd nie wyciągnął. Pójdziemy tam na koniec, nawdychamy się, nie wiem czy tutaj też jest jod, czy nie, tylko nad Morzem Bałtyckim, ciężko mi powiedzieć. Ale wycieczka przednia, naprawdę wycieczka super. Jak wam się podoba Castellón de la Plana? Ekstra, to jest listopad, a latem, no to tu wiadomo, bardzo dużo ludzi, słoneczko, piękne niebo. Ola, aż się chce siedzieć. Zobaczcie, tutaj macie sól. Widzicie? To wszystko jest woda wysuszona przez słońce i sól. O, ja tu mam skórkę zdartą, to aż poczułem. No i pachnie sobą. Ja pierdzielę, ale piecze. Dobra, idziemy na sam koniec. No, doszliśmy moi drodzy na sam cypelek tutaj. I co, może jeszcze tam pójdziemy do końca tych wieżowców i będziemy się wolno wracać. Pójdziemy tam, gdzie jest lotnisko i nagramy start, lądowanie samolotu z bliska. Ale jest super. Tutaj sobie teraz cykniemy sesję zdjęciową, żeby była pamiątka. Ajajajajajajajaj. Daje trochę, nie, Waldek? Daje. No. A. Ale aż bryza poszła taka. Super jest. Dobrze, że nie jest tak gorąco.
ale tylko tych trzech śmiałków się tam wtedy kąpało, a tak nikt inny. Także tutaj nawet chlupie trochę. Zobaczcie, takie galante są te falki. Naprawdę jest fajnie. Dobra, to wracamy teraz po tych kamorach. Łatwo o wypadek, bo są takie wystające te skały, te kamory. Ale nic, jakoś sobie damy radę. Doszliśmy sobie z Waldusiem. Tam tymi schodami sobie wyjdziemy i tym już pasażem wrócimy w kierunku portu, tam gdzie stoimy. Tylko mówię, poczekamy jeszcze tam sobie na spokojnie na start i lądowanie tych samolotów, które wywożą skoczków do skakania. Bardzo fajnie, super, 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 super. Mógłbym tu zamieszkać. Naprawdę mógłbym tu zamieszkać. Taka ciekawostka, to powiem wam. Nie wiem jak to jest, ale tak się chyba chmury układają, że te wieżowce, które są tam dalej, one są cały czas w słońcu. Tutaj nie, a tam jest cały czas słońce. No i tak, wyszliśmy z plaży. Zobaczcie jak ta promenada się ciągnie. Ona idzie cały czas wzdłuż plaży. Nie ma to, że się gdzieś urywa i coś trzeba kombinować. Nie. A tutaj mamy apartamentowce. Naprawdę można im pozazdrościć, że tutaj mogą sobie ludzie mieszkać. Aż się chce, aż po prostu im się zazdrości. Można pozazdrościć. Z takim widokiem z okna. No po prostu bajka. Ja pierdzielę. Powiem wam, tak się dobrze czuję, jak tutaj teraz jestem. Zrobiliśmy z Waldkiem na tą chwilę, jak patrzyłem na Google'ach, około 5 km. Ja w ogóle nie czuję tego dystansu. Ktoś się może śmiać, ale dla kierowcy ciężarówki 5 km pieszo to nie jest już takie w kit muchał. I ten kolor tego nieba. I wody. Jejku, jejku. A tutaj natrafiliśmy na taki motocykl. Gość przyjechał chyba tym transitem. Himalayan Royal Enfield. Nie znam tej marki, powiem wam szczerze. Nie znam się tak bardzo na motocyklach. Mimo tego, że kiedyś jeździłem, ale CZ-ką. 350-ką. Mam prawo jazdy kategorii A. Ale to jest fajne. To jest chyba taki, nie wiem, taki miejski motor, aczkolwiek trochę terenowy. Ciężko mi powiedzieć, ale fajnie wygląda. Taki klasyk trochę. Muszę uważać, żeby mnie żadna hulajnoga nie rozjechała. Idzie się bardzo fajnie tutaj tą promenadą. Mamy tutaj morze, plażę, promenadę. No i takie fajnie pomalowane, pasujące kolorami kibelki do tego otoczenia. Tutaj jest Fiacik. Stary jak 150. Z Austrii przyjechał. Takiego jeszcze nie widziałem. Kamperka. Takie były dostawczaki kiedyś. Jak ten. Zobaczcie. No fajny. 1.9 turbo diesel. Czyli klasyk. Fajne autko. Aczkolwiek bałbym się Fiata. Wsiąść i jechać przez pół Europy. Naprawdę. Może ktoś nie jest zrażony, ale ja akurat do Fiata jestem bardzo, bardzo mocno zrażony. Idziemy teraz na lotnisko. Też samolot leci, ale to jest taki samolot jednoosobowy. Bo widać tam taką kopułkę jakby i ludzika w środku. Wygląda jak ludzik Lego. Teraz się fajnie położy na skrzydło. Chyba, że spadnie i będzie fajny materiał. Teraz zobaczymy. Złamie się na skrzydło i podejdzie do lądowania. Zobaczcie jak fajnie.
tutaj między tymi domami sobie poleci. Tak, o. Tu go zobaczymy. O właśnie. Ale on coś tak dziwnie leci. Jeszcze raz. Bo już raz leciał tędy, powiem wam, i nie ma wybuchu, nie ma dymu, czyli podszedł do lądowania. My sobie pójdziemy teraz z Waldkiem i będziemy czatowali na ten, na start i lądowanie. Bo od dawna nie widzieliśmy też skoczków, może już się wyskakali tak naprawdę. I ten, ale może się uda zobaczyć, jak będą lądować. Zanim dojdziemy tam, to jeszcze trochę czasu minie. No i zobaczcie, to co mówiłem, ile osób tutaj, i to nie są młode osoby. Zobaczcie, jeżdżą na rowerkach. Kobitka, facet, tak koło 60 mieli jak nic. Dobra, przeszliśmy na drugą stronę. Zobaczcie, jak wyglądają tutaj te domy. No, klimat. Jesteśmy nad Morzem Śródziemnym, czyli klimat śródziemnomorski. Ja się chcę patrzeć. To mi się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Ekstra. Właśnie wystartował samolot ze skoczkami. Także lada moment. Oni wyskoczą, a on wyląduje. No i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Może się uchwyci coś ciekawego. A zrobiliśmy już teraz na tą chwilę 14 tysięcy kroków, moi drodzy. Także wcale nie mało. O, macie. Kolejny domek. Ten prawdopodobnie jest do wynajęcia, ale jakie fajne te kaktusy są tutaj. Zobaczcie, jakie fajne, jakie ładne. Kwitną nawet. Są ryby? Tam. Gdzie? Tam za tą rurą. Poczekaj. Na razie to widzimy kaczki, ale zobaczcie, jaka czysta woda jest. Jaka czyściutka woda. No może rybki też są tutaj. Czekaj, ja z tamtej strony podejdę. A tam lata samolot, który pewnie jak przeleci tu, wyrzuci chłopaków i dziewczyny. Tu też kanał jest. Zobaczcie, jaka czysta woda. Ja pitole. A tak, 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 tak. Tam płynie. I to taka ryba, powiem wam, z 30 cm, nie? No. No i tu. Też ten kanał. A my idziemy, bo tutaj jest zaraz ten plac, to jest lotnisko, śmigłowiec stoi i będziemy obserwować, jak spadają skoczkowie, lądują i jak ląduje samolot. Ale czyściutka ta woda, ja pierdzielę. Nie? Czyściutka. Mega czysta. Mega. Chodź, bo tu będzie lodowanie. No. Dobra, z Waldkiem tu zeszliśmy z tego mostu i pójdziemy tutaj, dlatego że no, to nawet samolot jest ten, co właśnie tam sobie latał, co powiedziałem, że jest tak jak ludzik Lego. I będziemy patrzeć, jak będzie samolot lądował, bo tu właśnie nad naszymi głowami będą przelatywać. A na tą chwilę szukam samolotu ze skoczkami. Ja go słyszę, ale go nie... O, jest! Gdzieś w tym rejonie leci, także on tutaj się zakręci, wyskoczą chipki, no a my będziemy sobie obserwować dalej. Dobra, jesteśmy, moi drodzy, tu jest pas startowy i pas do lądowania jednocześnie. I teraz co? Kurde, dopiero go widziałem, wiecie? Jest. O, jest. Gdzieś tutaj w tym rejonie szukajcie i zaraz zobaczycie. Tutaj mamy. A tutaj samolot leci, proszę bardzo. A. I
usiadł. A jak podobało się? A proszę bardzo. A w bóle sobie grają kamperowicze, widzicie? Można? Można. Stoją sobie kamperami, grają w bóle, kobitki tam sobie gadają. I to jak dużo jest tych kamperów. Anteny satelitarne porozkładane. I przyjechała, i stała wszystko starsze osoby. Tutaj sobie w siatkówkę grają. Prawie leci tak jak ja dronem. I teraz go chyba dopiero posadzi. No i też ciekawie, że wzdłuż pasa leciał i dopiero posadza, że nie tak, że doleciał nad miejsce lądowania i na przykład pionowo go posadził, prawda? Nieprawdopodobne to jest, jak się na to patrzy, jak jest taka ilość. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście. Chyba 15 jest w górze i jeden spadł, tak? Znaczy wylądował. To 16. I zaraz będzie samolot lądował. Tamten znowuż. Spójrzcie. Aja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 j
do lądowania. O, jedno mu się nawet skrzypnęło. No, samolot już widać, że się łamie na skrzydło. No i podchodzi już. Teraz zobaczymy z tej perspektywy, jak to wygląda. No, jakoś tak bardzo szybko usiadł tutaj. Zapiszczały kółeczka. Ostatni nie zamknął drzwi, powiem wam. No. No i koniec. I teraz idziemy do samochodu. Pogoda nam się trochę psuje, ale jest fajnie. No i co, teraz wracamy nie morzem, nie plażą, tylko wracamy sobie promenadą. Taką między ulicą a morzem. Zobaczcie, palmy daktylowe. Restauracje otwierane, jakiś hotel. No i tutaj plac zabaw, pełno dzieciaków i ludzie sobie odpoczywają. I tak będzie przez cały czas, jak będziemy szli aż do tego, gdzie motocykl widzieliśmy, do tego miejsca. No i tak jak wam mówiłem, ludzie tutaj sobie inaczej żyją troszeczkę. Odpoczywają, robią sobie piknik, tak jak w tym parku, co jest tam naprzeciwko, jak my idziemy niedaleko naszego tego, naszej, gdzie samochody trzymają. O, a tutaj jest, zobaczcie, miałem takiego psiaka. Sznaucerek miniaturka, zobaczcie jaki fajny. Niezainteresowany w ogóle jest. Bardzo fajne psiaki. No i tak sobie ludzie tutaj właśnie odpoczywają. A tutaj można sobie, zobaczcie, kapcie, nogi wyczyścić, jak się z plaży schodzi. Tak sobie idziemy, idziemy z Waldkiem. A i zobaczcie, jaki fajny domek zobaczyliśmy tutaj. Prawdopodobnie jest pod wynajem. Ale tak, cały dach i tutaj front jest w ceramice, w kafelkach.
Bardzo fajnie to wygląda. I dach cały w takich malutkich kapelkach. Spójrzcie, jak teraz światło świetnie wszystko kolory wydobywa z tej zieleni. No po prostu ekstra. Kolejna restauracja. Tam można się piwka napić. Ale my idziemy, bo trzeba zjeść coś. A później jeszcze sobie wieczorem wyjdziemy do miasta i zobaczymy. Tam do portu pójdziemy. No moi drodzy, nie ma lipy. 20 tysięcy kroków i 4,5 godziny sobie spacerowaliśmy z Waldkiem. Także jesteśmy w miejscu, gdzie widzieliśmy tą parkę, co prezentowała ten motocykl. To było tutaj przy planetarium. Teraz tak, idziemy sobie do samochodu. No i wiadomo, no coś trzeba zjeść. O, tutaj sobie dziewczyny tańczą. Proszę, jakąś zumbę czy coś, czy ćwiczą. O, widzicie? W rytm muzyki podejdziemy, nagramy. Ja muzyki jeszcze nie słyszę, ale... A nóż widelec. Do jakiegoś klubu może są. Tutaj. I ćwiczą prawdopodobnie na jakiś występ. Teraz zobaczymy. Hola. Na pewno jest to jakiś zespół, bo ubrane są na kolorowo. Jakieś. No, chyba będą miały przerwę, albo nie, będą miały super wejście, albo omawiają teraz właśnie choreografię. Ewentualnie się wzięły i zestresowały. Trudno. Dobra, idziemy moi drodzy. No i co? Żegnamy się z plażą. Będziemy coś jedli teraz. A jutro pójdziemy sobie na miasto. Już teraz nie będziemy szli, bo mamy trochę kilometrów w nogach. Także na spokojnie. Ja zrobię jakieś filmy może. Zrzucę ten materiał dzisiejszego dnia, a tego trochę będzie niestety. Mówię niestety dla mnie, bo będzie dużo pracy i część rzeczy będę musiał wyciąć, a połączyć to, żeby to miało ręce i nogi, żeby to nie było za nudne. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie.